Hej, cześć, witam Was wszystkich bardzo serdecznie z tej strony 352 i moi drodzy, witam Was w kolejnym odcinku z serii Zagrajmy w Gothic 2 Odyseja. Moi drodzy, robimy tutaj nocną akcję, ponieważ już wiem co i jak. Także zróbmy tak, żeby panowie tutaj wyszli. Gorzej, że tutaj... Chociaż nie, widzę, że nam to dobrze idzie. Zaraz będziemy mogli się na spokojnie przekraść do środka. No chyba, że ty mi będziesz przeszkadzać, ale powinnam... Właśnie, bo wiecie co, sprawdzałam jedną rzecz i teraz będzie wszystko tak, jakby miała nowe w ekwipunku. Nie przejmujcie się tym, nie cheatowałam specjalnie. Chciałam po prostu sprawdzić, bo poza odcinkiem sobie zagrałam w tem. Jejku. Gdzie jest sen? Zagrałam sobie w kości z ludźmi. Dobra, pod piątką mamy, to ciebie uśpimy. Zagrałam sobie z ludźmi w kości, konkretniej z tym orkiem oraz z Mirzo. I tak to właśnie tutaj wygląda. Zabieramy to szybko. Dawaj ten klucz. I otwieramy. Tak. Co my tu mamy? Jest notatka. 300 sztuk złota? Nie potrzebuję tego. Znalazłem listę Mansura. Zaraz mi stąd gościu pewnie wywali z kapci. Dobra. I mamy listę. Dobra, bo chciałam dokończyć. I chciałam zagrać z Francisem w Jarkandarze. Ale no niestety w ogóle nawet Francisa nie znalazłam i myślałam, że znajdę może kodzik na przyzwanie go, ale niestety nie znalazłam i tak oto właśnie to wygląda. Plus też chciałam zobaczyć, czy Mansur ma u siebie w ekwipunku ten kluczyk jakiś ewentualnie, bo coś mi bardzo nie pasowało. Nieważne, przeczytajmy to. Strona 45. Zlecenie Iskry. Potrzebny wyjątkowy specjalista do pewnej delikatnej sprawy. Miejsce działania w pobliżu Armany. Powinno być chyba Amarny, nie? Zlecenie Assora, kupce z Isztar. Potrzebny dostawca kamieni szlachetnych. Przekazanie towaru nastąpi w ustronnym miejscu. Co to znaczy? Znalazłem listę zleceń. Oprócz dawnych są tu dwa świeże zapisy. Pierwszy, kupca w Iskrze, potrzebny jest specjalista do jakiejś delikatnej sprawy koło Amarny. A dlaczego koło Amarny? A zresztą nieważne. Oto drugi zapis, znacznie ciekawszy. Tu chodzi o niejakiego Assora, kupca z Isztar, który potrzebuje ludzi do kradzieży drogocennych kamieni. Po zrabowaniu przekazywanie kosztowności powinno nastąpić w jakimś ustronnym miejscu, ale gdzie to miejsce? Muszę pospieszyć się z jego znalezieniem, inaczej przekazanie odbędzie się beze mnie, a zleceniodawca zmyje się razem z kamyczkami. Trzeba wypytać Aramisa, czy nie ma jakiegoś przypuszczenia w tej sprawie. Dobra, pytanie, czy Aramis jest w karczmie, czy jest u siebie? Możemy zobaczyć. Jest u siebie już. Wygląda na to, że śpi. W ogóle to wiecie co? Jak już tutaj jesteśmy, to pogadajmy z Tamarą. To Wam pokażę, że ona nie ma nic do powiedzenia w sprawie niewolników. Natomiast możemy z nią zagadać o odbicie Ugaru. I w sumie chyba możemy. Zawsze warto mieć te zadania w dzienniku. Co muszę zrobić, aby Was wyzwolić? No cóż, jeśli taki jest twój wybór, to istnieje tylko jeden sposób. Musisz uwolnić Ugar od asasynów. Tym samym oswobodzisz i mnie. Co? Mam wystąpić sam przeciw całemu miastu? Nie możesz być bardziej poważniejsza. Ach, mam lepszy pomysł. Wiesz jaki? Zapomnij o tym. Zamierzam uwolnić Ugar spod panowania asasynów. Naprawdę. Niech łaski Adanosa spłyną na ciebie. Ja i nasze plemię, do końca życia będziemy ci wdzięczni. Staniesz się naszym bohaterem. Wszystkie plemiona koczowników Arantu będą cię wychwalać, a twój czyn przejdzie do historii. Tak, tak, doskonale. Najważniejsze, że oboje przeżyliśmy. No tak. Teraz, kiedy na to się zdecydowałeś, mogę ci powiedzieć, że twoje zadanie nie będzie łatwe. Twoi przeciwnicy nie są mięczakami. Nie myśl, że ci tak łatwo będzie zmusić ich do ucieczki. Obawiam się, że nasi wrogowie będą się bronić do ostatka, zanim opuszczą Ugar. No dobrze. Chcesz mi coś jeszcze powiedzieć? Mogę ci dać dwie rady, aby zwiększyć twoje szanse na zwycięstwo.
Jestem tego ciekaw. Mów. Więc słuchaj i zapamiętaj, zanim zaczniesz niszczyć wszystkich, którzy podejdą ci pod rękę. Twoimi najgroźniejszymi przeciwnikami będą czarni magowie w mieście. W szczególności Tartaron, którego powinieneś najpierw usunąć. Ale ostrzegam cię. Tartaron Pozubenie, to najpotężniejszy czarny mag w całym Arancie. Jeśli chcesz go pokonać, musisz posiadać bardzo potężną broń. W żadnym wypadku nie radzę ci używać magii. On posiada specjalnie potężne zaklęcia. Jak potężnymi zaklęciami dysponuje Tartaron? Niestety, tego ci nie powiem. Ostatecznie, przez ten czas, co tu jestem, stary mag nie musiał używać tych zaklęć na przeciwnikach. Wielu ludzi mówi, że ci, którzy zadarli z Tartaronem, nie uszli z życiem. Dlatego bądź ostrożny i zastanów się, czy jesteś gotów stawić temu czoła. Co dalej? Co dalej? Co masz na myśli? No, mówiłaś, że masz dwie rady. Co z drugą? Ach tak, już prawie o tym zapomniałam. Druga rada polega na tym, aby poszukać tu gdzieś pomocy. Pomocy. Jestem tu obcy, a moi przyjaciele oczekują mnie daleko stąd przed wybrzeżem Arantu. A jak myślisz, kto może mi pomóc zdobyć miasto, które jest wrogo nastawione do mnie? Już dawno byś o tym wiedział, gdybyś wreszcie zaczął słuchać moich rad. Ta sama gadka, co zawsze. Was, mężczyzn, chyba nigdy nie nauczy się traktować kobietę poważnie, co? Wtedy radźcie sobie ze swoimi problemami na własną rękę. Ej, poczekaj, wybacz mi. Nie chciałem cię urazić. Moje nerwy niekiedy mi siadają. No dobrze. Potrafię to zrozumieć. Prócz tego, nie jestem pamiętliwa. Więc słuchaj. Moi dwaj bracia, Amir i Bahram, z pewnością zaczęli mnie szukać. Znajdź ich. Możliwe, że oni będą mogli ci pomóc. A wiesz może, gdzie mam ich szukać? Domyślam się, że jeden z nich będzie mnie szukał tutaj w górach. Ale nic więcej nie mogę ci powiedzieć. Dobra, no i sami widzicie, że to jest wszystko, co mogę z Tamarą zrobić. Czyli w sumie niewiele. Dobra, idziemy do Aramisa w takim razie. Troszkę strzeliliśmy sobie samobuja praktycznie. Dzień dobry, witam serdecznie. Aramis. Pogadajmy. Zdobyłem wykaz. Dobrze. Więc teraz wiesz, kto zleceniodawcą. Tak, i wiem, gdzie go znaleźć. No, przynajmniej wiem, gdzie ma nastąpić spotkanie. Słyszałeś może o jakimś tajnym miejscu? Słyszałem. Mansur często o nim mówił. Ale jeśli ciebie interesuje, jak tam dotrzeć, to muszę cię rozczarować, tego nie wiem. Obawiałem się, że tak powiesz. Ale masz choć jakiś pomysł w tej sprawie? Mam. Być może to miejsce znajduje się gdzieś w katakumbach. Ale katakumby są ogromne i tam prowadzi kilka różnych dróg. No tak. Ale nasi ludzie korzystają z tylko jednej z nich. W ścianie za ołtarzem Beliara w świątyni jest tajne przejście. Nim trafisz do piwnicy świątyni, a tam dalej znajdziesz zamkniętą kratę. Za nią zaczynają się katakumby. Kto ma klucz od kraty? Mansur. Tak. Jeśli dobrze umiesz obrabiać kieszenie, to mu go ukradnij. No cóż, jeśli z tym sobie nie poradzisz. Zawsze można uciec się do przemocy. Tylko nie próbuj go zabijać. Rozumiesz? Inaczej będziesz miał do czynienia z całą gildią. Prócz tego, jako obcy, szybko zostaniesz postawiony przed sądem. Nikt nie będzie tolerował, aby jakiś obcy zabijał obywateli miasta. Dziękuję za przestrogę. Pomyślę, jak najlepiej postąpić. Możesz postarać się o mapę katakumb. Amat nimi handluje po kryjomu. Z nią przynajmniej nie zabłądzisz. Jednak sporo kosztuje. Rozumiem. Dzięki za radę. Jeszcze się spotkamy. Dobra, mówisz, że w świątyni, tak? No to dobra, to zaraz to sprawdzimy oczywiście. Tylko najpierw się prześpimy do rana. Super. I teraz tak, wywalimy tą notatkę. Bo Mansur może się na nas jakby obrazić, że my ją mamy. Pytanie, czy on jest dalej tutaj u siebie, czy go już tutaj nie ma. Kurde, nie wiem, ale w sumie... Nie, no dobra, my potrzebujemy najpierw od niego kluczyka, tak? No tak. Wygląda, że jest u siebie. No i wreszcie go możemy okraść. Trudno będzie okraść klucz. No i dobra, i co za tym idzie, udało nam się zakończyć zadanie katakumby. Mamy już wszystkie klucze.
I teraz tak, możemy od strony katakumb tam iść, a możemy tutaj poszukać wyłącznika, skoro jest gdzieś tu. A no proszę, jest tutaj jakaś ta dziura. Pytanie, jak to otworzyć? O, proszę bardzo. Mamy to. Super. Zobaczymy, gdzie nas to zaprowadzi. Podręcznik o magii, poproszę. I mamy kolejną dźwignię. No i tutaj też coś mamy. Okej. Okay. Kolejne jakieś przejścia. Tutaj się chyba będzie nam krata zamykała i otwierała. Niedobrze, bo ten do mnie strzela. Kurczę, trafiłam gdzieś, nie wiadomo gdzie. Niedobrze. Dobra, ty widzę, szukasz mnie tam na dole. Asor. Tak miało być? Nie mam pojęcia. Czy miałam go zabijać? W teorii się na mnie panowie rzucili, nie? Co ja, biedny żuczek, miałam zrobić? Nie wiem, no zobaczymy za chwilę, co będzie niżej. Martwy handlarz, zobaczmy. Znalazłem jakieś ciemne pomieszczenie. Typ wyglądający na kupca napadł na mnie. Widocznie jest to zleceniodawca zabójstwa Ozyrysa. Muszę go zabić, a potem przeszukać. Być może znajdę skradzione kosztowności. Potem zameldować Torresowi. Dobra, fajnie. Czyli questik będzie właśnie w tym momencie przez nas zrobiony. Świetnie. To mnie akurat bardzo cieszy. No i tutaj możemy chyba odblokować też drzwi. Tak jest. Dobra. To się tepnijmy w takim razie na górę, żeby nie łazić przez te. No i dobrze, fajnie. O to mi chodziło. Bardzo ładnie nam to wyszło. Siema Torres, robimy interesik. Wiem, kto jest winien śmierci Ozyrysa. Co? Naprawdę? I kto to jest? To jeden z kupców z Ishtar zlecił gildii złodziei zabicie Ozyrysa. Nazywa się Ase. Co z nim? Gdzie on jest? Trzeba go natychmiast aresztować. On nie żyje. Znalazłem go i jego wspólników w katakumbach. Bardzo dobrze. Więc nie musimy się martwić o karę dla niego. A co z drogocennymi klejnotami? Oto one. Haha. To wspaniale. Oto twoja nagroda, zasłużyłeś na nią. No i dobra, pięknie. Questik w takim razie zrobił się praktycznie sam. Zobaczmy dalej. Przyjaciel koczowników. Tak, to już odnajdziemy. Dobra. Jeszcze podejdę tutaj do tych ludzi, powiedzieć im ewentualnie o tym, że tych niewolników już nie ma. Zobaczymy, czy oni jakoś na to zareagują, czy chcą to w ogóle wiedzieć. Czy ja w ogóle dobrze biegnę? Oni tutaj byli, nie? Po tej stronie. Czy nie? No halo? Spierdzieliłam coś? Tutaj chyba? Czy nie? Tak? Tak? Są? Są. Jest obozowisko. Zobaczmy, czy mogę im coś powiedzieć. Witam. No niestety nie mogę. Nie wiem, u kogo mogę to zadanie skończyć. U Tamary nie mogę, u Saida nie mogę, u tych typów nie mogę, u Gasparinio nie mogę. Nie wiem, najwyżej nam się anuluje później to zadanie. Albo zostanie w dzienniku na amen. Dobra, co ja jeszcze chciałam zrobić, moi drodzy? Chciałam zrobić, pokazać wam, gdzie możemy znaleźć ten skarb. Bo ja jeszcze nie widziałam waszych rad a propos tego, natomiast udało mi się to samemu odkryć, że jednak czasami ta gra wymaga od nas więcej myślenia, niż mi się zdaje. Dlaczego? Dlatego, że tutaj okazuje się, że to nie jest tylko pusty plac, tak jak mi się wydawało, tylko tu można zejść. A przez to, że tu można zejść na dół,
To właśnie dzięki temu się do tej jaskini, do jaskini. To nawet nie jest tam w jaskini, jak mi się wydawało, tylko to jest nad tą jaskinią. No i właśnie tędy się tam dostaniemy. Jeszcze zerknę, czy tutaj czegoś nie ma dla mnie. Nie. Zróbmy save'a, bo jak się gdzieś zwalę na dół, to nie będzie fajnie. Tak, tu jest mostek. Tam jest iksik właśnie. Także to będziemy na pewno tutaj teraz robić. Myślę, że moglibyśmy z Merkuriusem spróbować pogadać na temat Nymrosza. Zobaczyć, jak ten wątek będzie wyglądał. I też widziałam, że możemy ruszyć wątek Gildii Złodziei. I w Jarkandarze się też pojawiły. Ojeju, ale se plasłam. Pojawiły się też nowi przeciwnicy. No a tu jest ten skarb, którego szukałam tak długo. Mamy sakiewkę. I zadanie się wykonało. Znalazłem skarb. Dobra, zobaczymy sobie jeszcze raz. W ogóle potężną broń też możemy robić. Tylko, że tam jest dużo poszukiwaczy i to mnie strasznie, wiecie, boli. Królewskie szaty to nie. Szaszy. Na pewno tak się wymawia. W ogóle, właśnie, pokażę Wam ciekawą rzecz. Kojarzycie ten teleport do nieznanego miejsca? Mi się wydawało, że on po prostu nas zabierze w okolice, gdzie była ta jaskinia z gryfami. Okazuje się, że nie, że lądujemy w takim oto miejscu i możemy sobie tutaj pozbierać kamienne tabliczki. A konkretnie, gdzie jesteśmy? Nad tymi ruinami zamku. Nawet nie wiedziałam, że tu można wejść. Czyli idąc mapą, jesteśmy tutaj. Ruiny Tadmoru, wieża Obuzalego, ruiny zamku. No. Jak się przyjrzycie, to dobrze widać, gdzie jesteśmy. No i stąd za bardzo myślę, że się zejść nie da. Najlepiej się wyteleportować. I teraz zobaczymy, czy coś jeszcze potrzebujemy zrobić. Możemy w sumie udać się właśnie do koczowników. I w sumie możemy sobie zabrać od nich te zadania a propos wyzwolenia. Bo nic się nie stanie, jeżeli to zrobię. Zresztą możemy przy okazji bracia Tamary zrobić zadanie. Bardzo łatwo. To zróbmy tak. Chodźmy najpierw do Sajda. Dzień dobry. Witam. Mogę zająć się asasynami na wybrzeżu. Naprawdę chcesz nam pomóc. Ale dlaczego? Dlatego, że asasyni to wrogowie dla mnie, jak i dla was. Jasne. Ale niestety, nie możemy ci w tym pomóc. Mamy także innych wrogów, którzy mogą nas napaść w każdej chwili. Dlatego nie mogę ci przydzielić ludzi do pomocy. Nie przejmuj się. Nie pierwszy raz wypada mi walczyć z przeciwnikami samemu. Dobrze. Niech Adanos doda ci sił. Teraz pomożesz mi przejąć Amarnę. Bardzo nam pomogłeś. Teraz nasza kolej. Idź do Rusłana. On i kilka jego ludzi pójdą z tobą do Amarny. Niech Adanos ma was w opiece. Dobra, to od razu pójdziemy sprawdzić, czy mnie w Amarnie leją, bo ja wolę takie rzeczy sprawdzać, zanim będę coś takiego. O właśnie, o to miejsce mi chodziło. Myślałam, że nieznane miejsce to będzie tu. No ale się pomyliłam. Pancerz asasyna. Zobaczmy, czy w Amarnie wszystko gra. Twierdza Amarna. Gra u was wszystko tutaj? Czy już mnie bijecie? Dobra, wszystko, jesteśmy gitami. Dobra. To w takim razie po prostu możemy sobie te zadania pozbierać. Może być jak dla mnie. Żaden problem. Możemy się zadeklarować, bo i tak będziemy musieli to kiedyś robić. Dobra, teraz do obozu koczowników i pogadajmy sobie w ogóle z Manuelem. Coś jeszcze mam? Nie. Tutaj są ci niewolnicy. Merkurius. Przeszkodzę orkom w ich planach. Więc zamierzasz przeszkodzić im w dotarciu do boskiego artefaktu. Tak. A wiesz, czym jest ten artefakt i jakie ma właściwości? No cóż, sądzę, że jest to magiczny pierścień, zwiększający magiczną moc. Jasne. A wiesz, gdzie ten artefakt jest? Mogę tylko przypuszczać. Po środku pustyni, natkniesz się na ruiny świątyni wielkiego miasta, wzniesionej przez pradawny lud. Ta miejska świątynia była kiedyś zwana Tadmorem, to w dolinę Ashdodu pierwotnie zwano Doliną Tadmoru. Pierścień powinien znajdować się we wnętrzu świątyni, dużej piramidy. Jednak orkowie nie założyli tam głównego obozu, a w Wielkim Kanionie. Tam próbują przedostać się w głąb kanionu. Ale nie wydaje się to takie proste. Dlaczego tam się usadowili, a nie w pobliżu piramidy? Podejrzewam, że w głębi kanionu znajduje się wejście do świątyni. Tego właśnie szukają orkowie.
Musisz uniemożliwić im dotarcie do świątyni. Jeśli świątynia Tadmoru zostanie otwarta, wszyscy znajdziemy się w wielkim niebezpieczeństwie. Pradawni mieli pewne zabezpieczenia dla swoich świątyń. Obawiam się, że zmarli strażnicy pilnujący świątynię będą mogli się obudzić, jeśli ktoś spróbuje się tam przedostać. Dlatego musisz być nadzwyczaj ostrożny, kiedy będziesz chciał wejść do świątyni. W żadnym wypadku nie powinieneś tam wchodzić, jeśli nie jesteś gotowy na takie niebezpieczeństwa. Do jakiego boga modlił się pradawny lud Arantu? Władcy pradawnego ludu Arantu modlili się do Innosa. Dlatego większość świątyń w Arancie jest poświęcona Innosowi. Ale ruiny Tadmoru świadczą o tym, że w tej części Arantu większość ludzi czciła Adanosa. Na przykład w świątyni Tadmoru zostali pochowani niektórzy kapłani pradawnego kultu Adanosa. Niegdyś świątynia Tadmoru podlegała politycznym wpływom władcy pradawnego ludu Arantu. Wtedy 4 artefakty zostały zabrane ze świątyni i są przechowywane w różnych świątyniach Innosa, a 5 artefakt najwidoczniej pozostał w świątyni Tadmoru. To pierścień, o którym wspominałeś wcześniej. Tak, chodzi o pierścień. Przynajmniej nie słyszałem, aby kiedykolwiek był wyniesiony ze świątyni. Przynajmniej nie w czasie wielkiej powodzi, która nawiedziła całą dolinę Tadmoru, zalewając także świątynię. Co takiego? Powódź. Tak. Chyba wiesz, że tę dolinę z wybrzeżem łączy jaskinia. W tym czasie nastąpił wielki przypływ, który wkrótce zalał całą dolinę. Dlatego pradawny lud Arantu w większości opuścił tę dolinę. Tylko niewielu z nich pozostało. To byli nasi przodkowie i klanu Alego. Niestety, pozostali tu także wyznawcy Beliara, którzy w czasie przypływu uciekli w góry, a teraz powrócili i zbudowali aż do jego świątynię. Więc to tak. Ale nie masz pewności, czy pierścień nadal jest w świątyni. Nie, bo jak mogę być tego pewny? W ciągu kilku stuleci, nikt do świątyni nie wchodził. Jednak prawdopodobieństwo tego, że on nadal znajduje się w świątyni jest bardzo duże, bo zgodnie z prastarymi zapiskami, świątynia jest dobrze zabezpieczona. I te zapiski pojawiły się kilka dekad po zniknięciu pozostałych artefaktów. Dlatego to mnie prawie całkiem przekonuje, że pierścień nadal znajduje się w świątyni. Jeśli on tam jest, to w żadnym wypadku nie może wpaść w łapy zwolenników Beliara. Jak już mówiłem, mają wielką świątynię w Aszdodzie. W czasie rozkwitu świątyń Beliara, rządził tam pewien czarny mag, który był znacznie potężniejszy od starego Zubena. Nazywał się Beyelhantshar. Był arcykapłanem i wodzem armii pradawnego ludu Beliara, który prowadził wojnę z ludem Arantu. To mroczna i złowieszcza postać. Był okrutnym i podstępnym władcą i tylko dzięki interwencji boskiego bohatera, jego rządy wkrótce dobiegły końca. Ale to są stare historie, którymi nie chciałbym cię teraz zanudzać. Co muszę zrobić, aby wejść do świątyni? W pobliżu znajduje się stara jaskinia, która może mieć jakiś związek ze świątynią. Może uda nam się znaleźć cokolwiek, co nam pomoże. Gdzie ta jaskinia? Ta jaskinia znajduje się nad małym jeziorem, które leży poniżej doliny. Wewnątrz jaskini znajduje się źródło, które zasila jezioro wodą. Dlatego tę jaskinię nazywamy jaskinią wodną. Ale bądź ostrożny, kiedy zbliżysz się do jaskini. Ostatnio słyszeliśmy przerażające dźwięki dochodzące z jaskini. Jakieś stworzenie usadowiło się w jaskini wodnej, ale nikt z naszych ludzi nie wie, co to jest. Nikt nie wie, co to za stworzenie. Dlaczego? Czy nikt nie odważył się tam zajrzeć? Oczywiście, że podjęliśmy próbę. Kilka tygodni temu, 2 ludzi z naszego klanu udało się do tej jaskini. Ale do tej pory nie wrócili. Dlatego zachowaj tam ostrożność. Jeśli jednak niczego nie znajdziesz w tej jaskini, co mogłoby nam pomóc, będziesz musiał pójść do ruin świątyni miejskiej. Pradawny lud całą swoją wiedzę pozostawiał na starych kamiennych tabliczkach. Niektóre z tych tabliczek w magiczny sposób zwiększają wiedzę o walce i magii. Inne zapewne mogłyby powiedzieć nam coś o dziejach świątyni. Na szczęście, od dawna zajmuję się badaniem języka pradawnego ludu. Mogę przetłumaczyć wszystko, co tylko zechcesz. Niestety, muszę ci powiedzieć, że moje oczy już nie są takie dobre. Dlatego tłumaczenie może mi zająć kilka dni. Dobra, na razie to widzę, że jest wszystko. Zobaczmy, jak to się prezentuje. Boski artefakt. Okej, okay, obóz orków na zachodzie. Szturm na Amarny, wyzwolenie, straż bracia Tartaron, wyzwolenie Ugaru. Dobra, możemy zejść tutaj na dół do tego gościa, który jest bratem Tamary. Niech już będzie, że zejdziemy sobie szybszą drogą.
Szukasz swojej siostry Tamery. Skąd wiesz? Rozmawiałem z nią. Jest więziona przez asasynów w Ugarze. A więc, Ugar. Dobrze. Uwolnimy ją. Pomożesz nam. Oczywiście, inaczej bym do was nie przychodził. Masz plan? Musimy przechwycić Ugar. Ale to będzie trudne, sami możemy sobie nie poradzić. Potrzebujemy pomocy. Mój brat Amir przebywa teraz w górach. Rozbił swój obóz gdzieś między Ugarem a przejściem do Ishhatar. Przekaż mu, że ruszamy na Ugar, żeby uwolnić siostrę. Spotkamy się przy południowej bramie miasta. Jednakże, w tej okolicy przebywa wielu pustynnych rozbójników. Przekonaj się, że droga do południowej bramy jest oczyszczona. Tylko wtedy będziemy mogli ruszyć w drogę. Dobra, to na razie ci tego nie będę mówić. W ogóle to zadanie zostawimy w spokoju na razie. Żeby nie zapeszać. Mak wody. Tam, no to musimy się zająć tym Nemroszem, nie? Ale wiecie, co by było mądre? Mądre to by było... udać się do świątyni w Ashdodzie. Tylko jeszcze zobaczymy, co ja mogę tutaj zrobić w obozie Nemrosza, bo wydaje mi się, że to by było lepsze, dlatego że wtedy możemy też inne rzeczy się nimi zająć. Ty nic nie chcesz już ode mnie, nie? Mam ci przekazać słowa Szakarosza, że jesteś marnym tczurzem. Co? Jak ty śmiesz, parszywa more? Ty chcieć, aby ja ci uciąć głowę? Opuść broń, Nemrosz. Inaczej za moją śmierć odpowiesz przed Szakaroszem. Ty być żałosny, more. Ty kryć się za plecy wielkiego szamana. Ja gardzić tobą. I kto tu być tczórz, co? Ty. Dlatego, że zamierzam zejść do kanionu i zdobyć artefakty. Co? Naprawdę ty odważyć się to zrobić? Oczywiście. Nie widzę żadnych przeszkód w tym. Ty chyba wiedzieć, że dużo ryzykować, gdy iść w kanion. Jeden z nasza wojownik zerwać na dole drabiny, kiedy uciekać. Więc ty być chwali pięta. Jak ty zamierzać tam zejść? Ej, no nie wiem. Mam chyba jakąś drabinę. Dobra. Nie wiem, jak ja tam zejdę, no ale trzeba tam jakoś zejść. Może będę w stanie zamontować jakąś drabinę. O matko, przeżyłam, polecam, serdecznie, ale to jest wszystko, nie zejdę niżej. Chyba, że się spierdzielimy, no ale Chryste, panie. Czy ja właśnie myślę, co ja w ogóle robię? Chyba nie. Jak ja mam zejść, żeby się nie zabić? Tu jest jakaś półeczka. Okej, tu są drabiny dalej. A, bo tylko tam się jedna zerwała drabina. A tutaj już dalej można schodzić. Dobra. Nie wiem, czy dobrze robię, robiąc to teraz. Co tam się dzieje na dole? Nie mam zielonego pojęcia. Ale chyba się nie boję. No, szczególnie, że to tylko jakieś szczury. A jak to wygląda po tej stronie? O matko bosko, tylko nie spadnij, chłopie. Aha, ja zamiast... mogłam se... Nie musiałam wcale po drabinie schodzić w tym wypadku, tylko mogłam sobie luźno zejść. Dobra, no. Troszkę za późno. Dobra, tylko błagam, nie zagryźcie mnie, nie? O matko i córko, no. Wściekłe, pustynne szczury. Już gdzieś widziałam wściekłe, pustynne szczury. To nie robi na mnie w ogóle wrażenia, chociaż was jest bardzo dużo. Mam flashbacki z króla szczurów, nie? Na Atanos. Patrzcie, jak mnie zagryzły. 300 HP mi odjęły.
No podejrzewam, że troszkę mniej, no ale jednak to i tak dosyć dużo. Jak na takiego zwykłego tylko szczura. Tam jest więcej przeciwników. Tu ktoś leży, ork martwy. Tu nic nie ma, nie. Okej, są pełzacze. Dobra, no pełzacze się nie będę bała, nie? Kurde, ale naprawdę ten kanion był w jakimś modzie, no. Nie da mi to żyć. Martwy niewolnik. W porządku. Serio, nie schodzisz na hita, ale słabo. Kogo żarłeś? Ork wojownik. Oni mają tylko stare monetki w sobie. Dobra. Rozległe to miejsce jest. A ja już chyba nie będę zbierała rzeczy z tych przeciwników, bo to kompletnie nie ma sensu. O kurde, to jest normalnie królowa pełzaczy? Ale jaja. Ej, zarąbiście. Nie spodziewałam się. Ale zawsze jest miło zobaczyć kurlowe pełzaczy. Ja lubię zresztą na nią zawsze. Kurlowa piaskowych pełzaczy. Bardzo ładnie pani wygląda. I była troszeczkę słabsza od innych chyba, bo za tą w ta na Tamorze dostałam więcej expa, pamiętam. Na 1000% dostałam więcej. Ja mam nadzieję, że wy cokolwiek widzicie, bo ja tak no nie odpalam żadnej pochodni ani nic. Dobra. No i tutaj też było luźne zejście, którego nie zauważyłam oczywiście. Dziwnie. Czy będą nie umarli? Będą. Tylko mamy teraz szansę, bo tam widzę, że się biją między sobą. Kurde, mogę. Dobra, bo tam chłopcy przyzywać będzie armię ciemności. Kto mnie tak bije? Ty mnie tak bijesz? Dobra. Dobra, niech będzie pełnia życia. Mam ich jeszcze trochę, więc nie srajmy się tego to. Gorzej, że tam coś płonęło. Ja bym bardzo nie chciała, żeby to dostać od tego. A, to był po prostu ognisty golem. Dobra. To weźmiemy sobie, założymy naszą broń obuchową. Nie jest ona wcale aż tak mocna. Dobra, na szczęście się udało bez problemów. Jest kolejna drabina, no ale mam nadzieję, że nie będzie więcej golemów ognistych, bo nie mam ochoty zdejmować kolejny raz. Znaczy w sumie zmieniać broni po prostu. Dobra, mamy to. Dobra, na szczęście się udało. Dobra. Bez właściwego klucza nigdy tego nie otworzę. Klucz do drzwi w kanionie Tadmor. O kurde, dobra.
To kanion jest, to się tak nazywa. Dobra, no wiadomo, że od tych mumii to trzeba oberwać. Kurde, nikt mnie nie nauczył odporności przed truciznami od mumii. Czemu ja tam mogę zejść? To mi się bardzo nie podoba chyba. Czemu tak po prostu nie mogę... To jest chyba po to, żebym jak w razie czego bym spadła, nie? Czego tu się coś pali? Co tu się dzieje? Złote naczynie, kosztowności złoto. Tutaj same tylko kosztowności. To jest golem? Nie, demon ognisty, dobra. To akurat git. Demon ognisty to już jest taki problem, że żaden. Nic z niego nie ma. No ale tutaj też nic nie ma. Co jest? Co teraz? No i co, zlazłam na dół. Przecież chyba nie znalazłam kamienia ogniskującego, tak? Jakiegoś artefaktu, czegokolwiek takiego. Otwiera drzwi w kanionie pod obozem Nemrosza. No to użyliśmy. Żadnego kamienia ogniskującego nie mam. Ani tabliczki. Chyba, że jednak musimy zejść na dół. No, chyba tak. Tutaj też coś jest dalej. Dobra, tu jest jakiś tunel. To nie jest koniec. Kurczę, no. Się dzisiaj wybrałam na wyprawę życia. Kogo mamy? Szkieleta łucznika. Ojej, ktoś mi zarąbał mocno. Ale zaraz zginę, nie? Kurde, powiem wam, że... No tak na pół skilla bym powiedziała, naprawdę. Weźmy pełnię życia kolejną. Tym razem uzasadniona tak w 100%, nie? Znalazłem kamień ogniskujący. Ciekawe, co było po drugiej stronie, nie? Kamień ogniskujący świątyni Tadmoru. Powiem tak, wyjdziemy. Jeszcze sobie zejdziemy tam na drugą stronę. I teraz też pytanie, czy mam zanieść ten kamień, komu mam zanieść, czy mam go spróbować użyć na własną rękę w tej jaskini, wiecie której. Dobra, tutaj spadnę. Trochę oberwa... Aha. To wiecie co? To się stąd wyteleportujemy. Zobaczymy, co się stanie, jak pójdę do Nemrosza z tym artefaktem. Bo wpisu nie mamy żadnego. On może być taki, że nawet nie mogę mu tego dać. No, nie mogę, czyli gra to przemyślała na szczęście. No i tutaj jednak działamy
wiecie, stricte dla jednak koczowników, nie? Także lecimy do obozu Saida. Do Saida. No i tutaj mamy tą naszą piękną, tajemniczą jaskinię, która wymaga od nas kamienia ogniskującego. I zobaczymy, gdzie my uruchomimy teleport i co się w ogóle stanie. Bo to jest akurat bardzo interesująca rzecz. O kurde, co jest? O matko, ale mam zbugowane te. No boski artef piedestał. No ja wiem, Chryste, panie. Jak sobie wezmę to i nie będę potrafiła przeczytać? Nie potrafię tego przeczytać. Używaj tego. Okej, myślałam, że mnie coś zaatakowało. Co, no wchodzimy? O kurde! Ty mi nie mów, że jestem w tej świątyni. O kurde, nie, 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 nie. To co, wy zgupieliście? Powaliło? Nie ma opcji, że ja to teraz będę robić, bo się szósty rozdział zrobi. Sam, kurna. Dobra. Mamy to uruchomione. To możemy, kurde, naprawdę... Dobra, wychodzę stąd, bo się tutaj baguette game robi. Już skończyło? Skończyło. Nie teleportujemy się, bo naprawdę skończymy grę zaraz, nie? Dobra, i tak odbijanie warantu to będzie szósty rozdział. Natomiast... Mamy inne rzeczy jeszcze. Dobra, to przebieram się i lecimy do świątyni Ashdodu zobaczyć, co tam się dzieje. No już mnie tam powinni wpuścić, bo myślałam, wiecie, że muszę to zadanie z Nemroszem na przykład zrobić, żeby fajnie się ruszył tam wątek tam w obozie. Natomiast ani trochę, więc chodźmy po prostu do Alvareza, potem do Almansora, a później powinniśmy już móc wejść do świątyni Ashdodu i zobaczymy, co tam się będzie działo. Tutaj był nasz przyjaciel, dzień dobry. Hej. Jaka jest moja reputacja w Ashdodzie? No cóż, zobaczmy. Tangrok uważa ciebie za dobrą morę. Jak udało ci się zrobić na nim wrażenie? W każdym razie, dzięki temu twoja reputacja znacznie wzrosła. Selim uważa, że można ci zaufać. Suef mówi, że jesteś człowiekiem, któremu można zaufać. Zabałeś o to, aby ustały u niego kradzieże. Trzymaj tak dalej, a już wkrótce będziesz mógł porozmawiać z Almansorem. Jesteś mistrzem areny Ashdodu. Gratuluję. Wielu orków i naszych wojowników szanuje cię za to. Kilka osób w Ashdodzie jest bardzo z ciebie zadowolonych, ponieważ przyniosłeś im towary od Haruna. W każdym razie, na moje zaufanie zasłużyłeś. Wykonałeś wszystkie zlecone ci zadania. Mieszkańcy Ashdodu bardzo cię szanują. Teraz Almanse jest gotów cię wysłuchać. Lepiej niezwłocznie udaj się do niego. No i pięknie, bardzo dziękuję ci za tą miłą informację. Hej. Mistrzu, chcę się dostać do świątyni. To było przecież jasne. To będzie możliwe tylko wtedy, jeśli przejdziesz wielkie próby. Wielkie próby. Tak, nic tak. Nie zmienisz. Trzy zadania, po jednym od każdego z magów. Tylko ten, kto Czemu poradzi sobie z tymi zadaniami, jest godny wejścia do świątyni Beliara. Co muszę zrobić, aby przystąpić do tych prób? Nawet słówka. Idź do Ugaru do mistrza Tartarona. Jest to konieczne, aby Czemu dał ci zgodę na podjęcie prób. Dobra. Kurde, myślałam, że sobie tak wejdziemy dzisiaj już zajebiście. No oczywiście, że nie. Gdzieś by, no przecież nie może być za prosto, nie? Jakbym już więcej naprawdę rzeczy nie zrobiła, to jeszcze muszę zrobić. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. Witaj. Chcę się dostać do świątyni Ashdodu, mistrzu. Tylko ten może wejść do świątyni, kto jest w stanie poradzić sobie z wielkimi próbami. Czy mogę przystąpić do tych prób? Tak, twoja wiedza na temat magii jest wystarczająca, a zatem masz moje zezwolenie. Udaj się do Harona, Almansora i Belacara. Oni przedstawią ci zadania. Witam. Poddaj mnie próbie, mistrzu. Niech tak będzie.
Do działania naszych zaklęć potrzebujemy wielu składników. Zwłaszcza serca golemów są szczególnie ważne. Mam je zdobyć, mistrzu. Tak. Przynieś mi serca 5 ognistych golemów, a twoja próba zostanie zaliczona. A gdzie znajdę golemy? Wszędzie. Mogą być na pustyni, mogą być w górach. Będziesz musiał poszukać. To wszystko. Teraz wiesz, co masz zrobić. Idź już. Hej, ty. Przyniosłem serca golemów, mistrzu. Dobrze. Przeszedłeś moją próbę. Jeśli zdołasz przejść pozostałe, zostaniesz wpuszczony do świątyni aż do dół. Dobra. Był jeszcze Belazar i kto jeszcze był? Bo się zgubiłam. Almansor, Haron. No to u Almansora to ja byłam przed chwilą. No naprawdę nie mógł mi od razu dać questa. Dobra, na szybko najpierw do Almansora. Albo nie, najpierw do Amarny. Super, dzień dobry. Kiedy ja w końcu będę mogła wejść za przełęcz? Bardzo mi na tym zależy. Kurde, nie wiem. Ale zobaczcie, jak szybko w ogóle to biegnie. Jakbyśmy chcieli robić samą taką fabułkę, to byśmy już byli po. Ty parszywy złodzieju. Opróżniłeś mój kufer. Dopóki mi nie zwrócisz skradzionych... Przysyłam mnie czcigodny mistrz Tartaron. Chciałbym otrzymać od ciebie zadanie do wielkiej próby. Chcesz przejść wielką próbę? To chwalebnie, adepcie, bardzo chwalebnie. Mam tylko nadzieję, że w pełni zdajesz sobie sprawę ze swoich zamiarów, gdyż nie będzie łatwo przejść próbę. Powiedz mi, kiedy będziesz gotowy, aby otrzymać ode mnie zadanie. Poddaj mnie próbie, mistrzu. Niech tak będzie. Otrzymasz ode mnie specjalne zadanie. Kilka lat temu musieliśmy stłumić powstanie koczowników w górach. W tym celu została przeze mnie przywołana grupa demonów. Kiedy powstanie zostało zdławione, postanowiłem odesłać je z powrotem do Mrocznego Królestwa Beliara. Ponieważ, jak chyba wiesz, demonów nie da się kontrolować przez dłuższy czas. Niestety, rytuał odesłania udał się tylko połowicznie. Co prawda, ciała demonów wróciły do Królestwa Ciemności, ale część ich demonicznej mocy została na tym świecie. Ta moc ostatnio zaczęła wykazywać szczególną aktywność, zabijając bez wyjątku zarówno wrogów, jak i przyjaciół. W związku z tym, zlecam Erykci położyć kres tym siejącym złotworom. Wybacz mi, mistrzu, ale dlaczego nie zrobiłeś tego sam? Z pewnością w tej sprawie osiągnąłbyś lepsze wyniki niż ja. Jak widzę, twoja wiedza o pradawnej magii jest jeszcze bardzo mała. Istnieje magiczny związek między przywołującym i przywołanymi przez niego stworzeniami. Jeśli zniszczę tych, których sam przywołałem, to powrócą do mnie, gdy kiedyś znajdę się w Królestwie Beliara. Jasne. A gdzie mogę znaleźć te stworzenia? Te demoniczne twory znajdziesz gdzieś między przełęczą, a wieżą strażniczą wojowników Beliara. To wszystko. Teraz wiesz, co masz zrobić. Idź już. Ej, kurde, one się tam musiały w takim razie zrespić, nie? Dobra, zobaczmy, co jeszcze ma dla mnie Almansor. Fajnie by było, wiecie, jakby te zadanie skończyć. Tak w miarę fajnie. Kurde, demony? Ciekawe. Witam. To było przecież... Poddaj mnie próbie, mistrzu. Niech tak będzie. Do działania naszych zaklęć nie, potrzebujemy wielu składników. Zwłaszcza dla nas są ważne kości nieumarłych. Mam zdobywać kości, mistrzu. Tak. Przynieś mi ich 2 tuziny i u mnie próbę masz zaliczoną. Nie wie, komu wierzę. A gdzie i jak mam zdobyć te kości? W tym cała sprawa. Tylko tak doświadczony adept potrafi to zrobić. Będziesz musiał walczyć z nieumarłymi, których można spotkać nie na pustyni. Nie wiedziałeś. Zwykle można ich spotkać w starych ruinach, ale także trafiają się w jaskiniach. Słyszę o tym po raz To pierwszy. Wszystko. Teraz wiesz, co masz zrobić. Idź już. Jeżeli on sam tego nie widzi, to nie mogę mu pomóc. Przyniosłem kości, mistrzu. Dobrze. Przecież przeszedłeś moją próbę. Wcześniej. Jeśli pomyślnie przejdziesz pozostałe próby, to będziesz mógł wejść do świątyni. Naprawdę w to wierzysz? Dobra, to zobaczmy teraz na szybko. Mam własne zdanie na ten temat. Przełęcz Isztar. Między przełęczą a wieżą strażników Beliara, zobaczmy.
Amarna. Kurde, on mi podał taki rozstrzał przecież, że to jest niemożliwe. No dobra, no ale sprawdzimy to, nie? W sumie to chyba lepiej było się do wieży strażników przenieść. Wieża wojowników Beliara. Wojownicy, strażnicy, jeden pies. Zobaczmy. No tu się nie zapowiada, tu jest raczej święty spokój. Tam też będzie pewnie święty spokój, bo tam mamy naszych koczowników tylko. Se gościu wymyślił, kurde, demony. No nie wiem, jakby nie pasuje mi to kompletnie. A co mówi dziennik jeszcze? Między przełęczą a wieżą strażników. No i co? Jajco. Przecież to jest praktycznie pół pustyni. Tam będzie mi tą panterę pokazywać. To akurat nie to. Tak jest. Demony? Tutaj można przejść? W teorii można. No już nie można. Znaczy się wiecie, zawsze solucja w takim wypadku może pomóc. Natomiast... O matko i córko. Natomiast no nie wiem. Jezus, te krzaki. Bardzo mi się to nie podoba, bo ja nie mam pojęcia, dlaczego miałyby gdzieś tu być jakieś demony. Po co, jak i w ogóle. Jak na razie to ja nawet nie wiem, gdzie ja biegnę. Gryfy jakieś znalazłam. Dobra, ładnie. Nie było nas tu jeszcze. No, nie było nas tutaj. Co to jest za miejsce? O cholera jasna. Ja pierdzielę. No jak zwykle coś znajdę, nie? Upsi. Placuszek został strzelony. Co my tu mamy? Które to jest przejście? Bo ja nie wiem, gdzie ja jestem. Tu się dało jakoś łagodnie... O, siema, znalazłam. Dzień dobry. One są takie, widzicie? O kurde. Nie no, dobra, okej. Jakby nam się udało tego... Serio, na ty były cały czas? Jestem głupia jakaś. Ale i tak się stąd nie przeteleportujemy od razu, bo... mnie bardzo interesuje... co można znaleźć w tamtym miejscu, gdzie jest tak mega zielono. No chodź tu, demonie, bo nie mam czasu. Niemożliwe to jest. Dobra. Wydaje mi się, że nic z nich nie leci. No i kolejny poziom, a jednak. Zagadkowy kryształ. Cholera wie, czy to te demony tak naprawdę. Ale tu jeszcze można iść. A to przejście na dół? Aha, dobra. Szłam tędy nawet. Już kojarzę. Tylko, że szłam kawałeczek dosłownie. Tutaj już nie szłam, a tam nie było wcześniej tych demonów, więc jest bardzo duża szansa, że to są te właśnie, których szukam. Miałam kończyć odcinek. Jak zwykle. Na koniec odcinka znajdzie się coś, co mi to utrudnia. Tu można przejść?
Dzięki Bogu nie. Bardzo mnie zastanawia to miejsce, że to jest tak zielono bardzo. Co tam jest na dole? Pustynne ścierwojady normalnie. Gdzie ja kurna jestem? Ja nawet nie będę tego zbierać już. Masakra, nie? Nie wiem, gdzie ja jestem. Ja się tylko mogę domyślać. Ale że tu da się wejść, to bym w życiu nie powiedziała. Nikomu. No nie powiedziałabym. Tam na górze? Zostawiłam coś. Brzytwiaki pewnie. Pojedyncze jakieś osobniki. No. Sorry, tym razem gryfa zostawiłam. No gin już. No, bo nie mam czasu. Dobra. No i co? I tutaj? Gdzieś mnie to zaprowadzi? Nie. Dobra, no i tam w dole zostały nam ścierwojady. Jezu, jak ja marnuję sobie te punkty życia, nie? Kurde, jaki to jest kanion wielki. Tam jest więcej czegoś. Ja nie nadążam. No ja oczywiście wiem, gdzie my jesteśmy. Tylko żebym ja wiedziała, że tu można wejść, to nie ma opcji. Tak to jest. Tam jeszcze jakiś golem na górze. No powaliło tą grę. Dobra, już się uwiniemy tak. Niebywałe. Nie uważacie? No dawaj, golemie. Tutaj nic? Nic. Kurde, ja znowu gdzieś włażę. Ja myślałam, że schodzę już. A jeszcze okazuje się, że gdzieś wchodzę. Gdzie ja znowu jestem? Znowu będzie odcinek, kurna, na 2 godziny. No nie wierzę w to. Znowu jesteśmy przy przełęczy, tylko to jest znowu jakieś trzecie, dziesiąte zejście. Przecież tu wszystko jest obok siebie tak naprawdę, tylko trzeba znać ścieżki. No nie bywało. Mam wrażenie, że ja się w kółko po prostu teraz kręcę. Już tu wszędzie exp jest. Co? O matulu. Przecież tu jest jakieś połatko. Same gryfy. Expa to jest co niemiara. Jestem ciekawa, z jakim poziomem zakończymy grę, naprawdę.
Ale w tym tempie będzie 200 któryś jak nic. Kurde no. Tu jeszcze ominięte. Ty, tu są rzeczy nawet. Dobra. Dobra drewniana tarcza. Siup. No i teraz znowu trzeba by było zejść tam na dół. Tam widzę Lamparta chyba, nie? Tak. Twórcy sobie troszkę popłynęli z wielkością tego wszystkiego, ale jest fajnie. Nawet. Dobra, dopóki nie oczyszczę tego tutaj miejsca, to nie da mi to spokoju. Tu może być dużo roślin. A ciężko będzie to sprawdzić, jak będę latała cały czas z wyciągniętą bronią. Już widziałam jakąś roślinę. Co prawda tylko jedną. Dobra, ale tutaj cudów nie mamy. Skóra Lamparta to akurat coś ciekawszego. Polne jagody. Serio, nie stać was na nic lepszego? Szczaw królewski, dziękuję bardzo. Dobrze. Goblinie jagody. No dziękuję. Więcej was. Nie było więcej? Było. Przecież w tej grze jest horrendalna ilość goblinich jagód. Ja można na spokojnie, kurde, zeżreć, bo i tak jest ich od cholery. No, kolejny szczaw królewski. Jeszcze jeden. Dobra, już nie będę ze ścierwojadów zbierać, natomiast roślinki, no trzeba pozbierać, trzeba. Kolejny szczaw królewski. Jeszcze jeden. Ładnie. Serafis. Dobra. I zobaczmy, tutaj jakieś ostatnie rośliny. Ostatni ścierwojad w tym sezonie. I prawdopodobnie ostatnia roślina. Dobra, to jeszcze na koniec odcinka udamy się do Almansora. Sorry, nie do Almansora, tylko do Belazara. Wieża wojowników Beliara. Chyba się nie pomyliłam. Nie, no wcale się nie pomyliłaś. Oczywiście, że się pomyliłaś. Do Amarny. Masakra. Dobra, Belazar powinien być na samej górze, nie? To chyba były te demony. Mam nadzieję. Bo jak nie, to będziemy mieli dużo jeszcze szukania w kolejnym odcinku. Pozbyłem się duchów demonów, mistrzu. Dobrze. Przeszedłeś moją próbę. Jeśli zdołasz przejść pozostałe, zostaniesz wpuszczony do świątyni aż do dół. Dobra, no oczywiście my zostaniemy już wpuszczeni, bo już skończyliśmy. Ja za to nie mogę odcinka skończyć, nie? Ostatnio coraz dłuższe robię te filmy. Przełęcznie. No, obóz. Idziemy na koniec odcinka do Almansora. Moi drodzy, dziękuję wam serdecznie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza. Trzymajcie się. Pogadajmy. Mogę wejść do świątyni, mistrzu. Przeszedłeś 3 wielkie próby. Jesteś godny tego, aby wejść do świątyni.
Kiedy nauczysz się pierwszych trzech kręgów magii, możesz przychodzić do mnie. Jeśli będziesz miał niezbędną wiedzę, to nauczę cię czwartego i piątego kręgu magii. Ponadto mogę zwiększyć poziom twojej menu. Dziękuję bardzo. Moi drodzy, jeżeli wam się odcinek podobał, zachęcam was do łapki w górę, subskrypcji, komentarza, tak jak już mówiłam chyba. I co? I ja potrzebuję łóżeczka, tylko że, o matko, nie, dajcie mi wyjść, bo dostanę zaraz w ryjec. Jest to łóżko? Jest chyba puste. Dla mnie specjalnie. Nie, to stół! Co jest? Dobra, na szybciocha. Kolejny odcinek, wchodzimy do świątyni. I myślę, że będzie naprawdę, naprawdę fajnie. Myślę, że będzie naprawdę przyjemnie. Dzięki wam jeszcze raz i cześć.